roku wypada koniec trzeciej z kolei kadencji Janusza Gromka na stanowisku prezydenta miasta Kołobrzeg. Przez 12 lat rozwijał się wraz z naszym miastem i godnie je reprezentował. Czyżby w tegorocznych wyborach prezydenckich wyprzedził go inny kandydat? Nic z tych rzeczy! Pan Gromek zdecydował się piąć wyżej w karierze politycznej i uzyskał mandat radnego sejmiku zachodniopomorskiego. W tym materiale przyjrzymy się, o co wzbogacił się Kołobrzeg przez te 12 lat i zasięgniemy opinii o naszym dotychczasowym prezydencie u nieprzypadkowych osób. Drogi Maćku, oddaję Ci głos. Dziękuję, Julia. A teraz mam przyjemność rozmawiać z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Witam. Panie prezydencie, proszę powiedzieć, kto według pana jest w stanie zastąpić pana rządy? Wie pan, dlaczego to ja zostałem prezydentem USA? Bo Janusz Gromek odrzucił tą propozycję. W tym momencie przelatują nad naszym kołobrzeskim Golden Gate. Doszły mnie słuchy, że Janusz Gromek ma zasiadać jako przewodniczący Rady Europejskiej. Czy to prawda? To nieuniknione. Prędzej czy później wbije się do nas, jak sztormowa fala w kołobrzeskie molo. Gatling got away brilliantly and he's ahead of the field at the moment and Bolt going very near comes Usain Bolt! Usain Bolt storming through, he takes it again, Blake gets the silver! Panie czempionie, słyszał pan może o zasługach Janusza Gromka? Wiem o jednej, dla mnie najważniejszej. Kiedy dowiedziałem się o jego rekordzie personalnym w chodzie do mównicy. Minuta 40. Od tamtej pory biegam. A tutaj nasze piękne, odrestaurowane molo. Jest 6:30. Idę zająć miejsce na plaży. Chuck, według wielu osób to Bruce Lee nauczył cię karate, ale chcemy wiedzieć, jak było naprawdę. U nas w Hollywoodzie niechętnie o tym mówią, ale strażnik Teksasu i zaginiony w akcji oparte są na młodości Janusza Gromka. I to on potajemnie przekazywał mi wiedzę. Panie prezydencie, życzymy wiatru w żagle. A państwa prosimy o gromkie brawa.